Ich marzeniem było cokolwiek zjeść i położyć się spać. Takiej możliwości nie było. Jeżeli gra się tutaj w piłkę, to może da się tu jakoś żyć. Wpadają na blok, obstawiają sztuby i kijami tłuką piłkarzy polskiej drużyny. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Za mną, drodzy widzowie, widzicie bramę do miejsca, które w relacjach wielu więźniów nazywane było kamiennym piekłem. Jesteśmy w Rogoźnicy. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie po to, aby opowiedzieć wam o naprawdę trudnej historii tak zwanego sportu w tym miejscu. Impulsem, żeby nagrać film właśnie o tej trudnej tematyce, było dla nas to, że dzięki fantastycznej współpracy z panią Renatą Paluch z działu oświatowego Muzeum Gross Rosen udało nam się skontaktować z wnuczką pana Mariana Gadaja, piłkarza z obozu Gross Rosen. I dzisiaj właśnie o tym, o tak zwanym sporcie oraz o niezwykłej historii Mariana Gadaja. Zapraszamy na nowy odcinek. Dzisiejszy odcinek nie ma sponsora. Nie zarabiamy na nim. Dzisiaj chcielibyśmy poprosić was o pomoc. Michał to 16-latek, który marzy o zostaniu żołnierzem. Ja też miałem takie marzenia. Sam chodziłem do wojskowej szkoły. Michał uległ dramatycznemu wydarzeniu. Spadł ze ścianki wspinaczkowej i niestety złamał kręgosłup. Pomóżmy mu wspólnie, bo razem możemy więcej. Link do zbiórki dla Michała znajdziecie w opisie pod filmem. Od kibiców z Tomaszowa wznoszę okrzyk w szczerych słowach. Niech nam żyją Gadajowie, ich dziateczki, ich wnukowie. 100 lat, krzykniem, piękna para, dzisiaj młoda, jutro stara. Oby Bóg swej łaskawości błogosławił wam w starości. Byście jeszcze długo żyli, złote gody wyprawili, nam w pamięci pozostanie waszych synów w lech i granie. Teraz kolejna wnuczęta. Kopać piłkę to rzecz święta. Ktoś zapyta twarde grajki, kibic powie, to gadajki. Na początku naszej opowieści należy w ogóle wyjaśnić, w jaki sposób dzisiaj podchodzić do tak zwanego sportu w obozach koncentracyjnych. Trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że mecze czy potyczki bokserskie były fanaberią oprawców, a nie pomysłem zwykłych więźniów. W przypadku Gross Rosen to właśnie więźniowie funkcyjni wyszli z inicjatywą, aby takie mecze organizować. Dlaczego? Dlatego, że ciągłe bicie, katowanie, poniewieranie Bogu ducha winnych ludzi stało się dla nich nudne. Szukali dla siebie rozrywki. Od 1943 roku faktycznie w Gross Rosen w każdą niedzielę odbywają się mecze piłkarskie, które, od razu to podkreślę, z zasadami fair play nie mają kompletnie nic wspólnego. I dzisiaj bardzo często zagadnienie, jakim jest sport w obozach koncentracyjnych, rozpatruje się przez pryzmat sensacji. No bo przecież więzień o nazwisku Lewandowski w obozie Gross Rosen strzelił Niemcom bramkę. I gdzieś w tym wszystkim często zapomina się o tym, że ci, dla których sport przed II wojną światową był wszystkim i robili potężne kariery, po wojnie bardzo często nie mogli do sportu wrócić i była to ich osobista tragedia. Gross Rosen to jednak było miejsce pracy więźniów w kamieniołomie. Panowała dewiza wyniszczenia przez pracę, wyniszczenia więźnia przez pracę, a nie miejsce do uprawiania sportu. Rozgrywki sportowe wprowadzono dopiero w 1943 roku, gdy zelżał reżim obozowy i były wolne niedziele. Bardzo ważna jest jeszcze jedna kluczowa kwestia. Słowo sport, z czym nam się kojarzy? Z zasadami fair play, ze zdrowiem. Więźniom, którzy byli regularnie bici. I można zaryzykować stwierdzeniem, że duża część z nich po prostu z czasem do tego się przyzwyczajała. Słowo sport kojarzyło się z katorżniczymi i przymusowymi
ćwiczeniami. Czesław Skoraczyński w swojej publikacji Żywe Numery opisuje niejakiego Iwana, kapo, którego ulubionym tak zwanym sportem było rolen, turlanie. Ten zwyrodnialec kazał więźniom kucać, chwytać się za kostki, wcześniej brał ich na wzniesienie i gdy więzień w tej pozycji ustał przez jakiś czas, Iwan stawał za nim i popychał, turlając go z góry. Jeśli nie udało się to za pierwszym razem, reszta więźniów była bita. Tak wyglądał sport w Grossrosen. Więźniowie, co potwierdza się w wielu relacjach, które zresztą dzięki uprzejmości Muzeum Grossrosen otrzymaliśmy. Więźniowie wspominali, że regularnie kazano im biegać, a ci przecież byli wykończeni, niedożywieni. Ich marzeniem było cokolwiek zjeść i położyć się spać. Takiej możliwości nie było. Józef Żegleń wspominał, więzień był niewolnikiem i żaden SS-man nie pokusiłby się o jego humanitarne traktowanie. I tym właśnie był sport w obozach koncentracyjnych. Mój dziadek zawsze żył tą piłką i on nawet jest taki, zacytuję jego słowa, jak właśnie trafił do swoich braci do obozu Grossrosen. Jeżeli gra się tutaj w piłkę, to może da się tu jakoś żyć. Mhm. Więc on cały czas jednak myślał o tej piłce, tak? Nieustannie. Więc myślę, że to go trzymało też przy życiu, tak? Tam taka nadzieja, że jednak jeszcze wyjdą, tak. I że jeszcze kiedyś wrócą do tego sportu, tak? Marian Gadaj, główny bohater naszej dzisiejszej opowieści. Do obozu Grossrosen trafił w roku 1944, kiedy to rozgrywki piłkarskie były tu już, może to dość ryzykowne słowo, ale popularne. Piątka braci Gadajów przed wojną była fantastycznymi piłkarzami klubu Lechia Tomaszów Mazowiecki. Zaprowadzono go do łaźni na golenie i strzyżenie. Tam zapytał fryzjera, czy gra się tutaj w piłkę? I sam pochwalił się, że był piłkarzem, że przed wojną grał w piłkę, czy tutaj też może grać. Fryzjer sprowadził kapo i okazało się, że nasz bohater Marian Gadaj szybko dołączył do obozowej drużyny Steinbruch, co w tłumaczeniu na język polski oznacza kamieniarze. Warto to zapamiętać, dlatego że w początkowym okresie tak zwanych meczy piłkarskich w Grossrosen drużyny te były po pierwsze mieszane pod kątem narodowościowym, po drugie złożone tylko i wyłącznie z więźniów, którzy byli w stanie w tą piłkę grać. Kamieniarze, budowlańcy, ludzie, po których widać było, że fizycznie są do tego zdolni. Ci, którzy byli wiecznie głodni, wychudzeni, prawie zagłodzeni na śmierć, udziału w sportach brać nie mogli, bo nie dostarczyliby dostatecznej rozrywki swoim oprawcom. Dzięki uprzejmości pani Renaty Paluch z Muzeum Obozu Grossrosen mamy też dostęp do naprawdę unikatowych dokumentów, które pokazują nam szczegóły pobytu w obozie koncentracyjnym Grossrosen Mariana Gadaja. Z tych dokumentów wiemy, że 29 grudnia 1944 roku Marian Gadaj trafił na obozowy rewir. Był chory na grypę i z tych dokumentów możemy dowiedzieć się, że regularnie oddawał stolec. Mamy też informacje o tym, jak przebiegała jego choroba, a konkretniej jaką w danym dniu miał temperaturę. Piątka braci Gadajów. Przed II wojną światową byli wspaniałymi piłkarzami Lechii Tomaszów Mazowiecki. Wybuch konfliktu zabrał ich marzenia z dnia na dzień, na pstryknięcie palcami. Poza tym, że grali w piłkę, byli wychowywani w prawdziwie patriotycznym duchu. Gdy tylko Niemcy zbrojnie weszły na tereny Polski, cała piątka, jak jeden mąż,
poszli do partyzantki. Jeszcze przed tym, gdy Marian Gadaj znalazł się w Gross Rosen, jego brat Tadeusz, niestety, został zamordowany przez konfidenta gestapo, niejakiego Edwarda Kwapisza. Ten w Tomaszowie Mazowieckim regularnie donosił do niemieckiego okupanta, bał się z ich strony odwetu, dlatego sam zaczął na partyzantów polować. Wykrył Tadeusza i niestety zastrzelił go. A gdy Marian Gadaj w 1944 został schwytany w Brześciu nad Bugiem i osadzony w Gross Rosen, to już tu na miejscu czekała na niego trójka jego braci. Mieczysław, Stanisław i Władysław. Cała czwórka grała w piłkę w Gross Rosen. Rozgrywki piłkarskie odbywały się na placu apelowym, który na co dzień służył do odbywania przez więźniów apelów, tak? Także dzwonił gong obozowy, więźniowie się musieli ustawić na placu apelowym, być przeliczeni. W każde niedzielne popołudnie Niemcy kreślili wapnem linię boiska i odbywały się tutaj mecze. Co musieli czuć więźniowie grający z niemieckimi drużynami? Tylko jest ważna rzecz, o której bardzo często się zapomina. Że tu nie grały drużyny SS-manów i polskich więźniów. Tylko polskich więźniów z niemieckimi więźniami funkcyjnymi. To bardzo istotne. W trakcie sierpniowego meczu w roku 1943 bracia Gadajowie grali tutaj mecz piłkarski. I z drużyną niemiecką wygrali 4-3. Pytanie tylko, co w trakcie rozgrywek piłkarskich czuli więźniowie. Bo oczywiście, i nie podlega to żadnej dyskusji, była to dla nich możliwość chwilowego oderwania się od rzeczywistości. Pokolorowania jej chociaż naprawdę bardzo bladymi kredkami. Poza tym, przecież była to oczywiście możliwość, aby odegrać się w jakiś sposób na swoich oprawcach. I nie podlega żadnej dyskusji, że zapewne wielu więźniów podchodziło do rozgrywek piłkarskich w Gross Rosen jak do swoistej, prywatnej zemsty na niemieckim okupancie. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, że granie w piłkę w obozie koncentracyjnym Gross Rosen wiązało się przecież z bardzo dużym ryzykiem, o czym niestety przekonała się w trakcie pewnych rozgrywek polska drużyna. Na temat sierpniowego meczu rozegranego pomiędzy polską drużyną a drużyną niemiecką z sierpnia 1944 roku znajdziecie naprawdę dużo informacji. I faktycznie w trakcie tych rozgrywek bramkę niemieckiej drużynie strzelił więzień o nazwisku Lewandowski. Tylko w całej tej historii nie to jest najważniejsze, tylko to, co z polską drużyną stało się po meczu. Niemiecka drużyna, owszem, wyjątkowo pogratulowała Polakom. Mało tego, zaprosili Polaków na piwo. Wydawać by się mogło, że na chwilę stali się kimś innym. Nic bardziej mylnego i zawsze trzeba o tym pamiętać. Już wieczorem wpadają na blok, obstawiają sztuby i kijami tłuką piłkarzy polskiej drużyny. Biją tak, aby oberwał każdy, za karę, za to, że polska drużyna mecz wygrała. Tak więc piłkarze absolutnie nie mogli liczyć na to, że za to, że wzięli udział w meczu ku uciesze SS-manów, byliby lepiej traktowani. Absolutnie nie. Każda wygrana wiązała się z potężnym ryzykiem. Ryzykiem tego, że Niemcy po prostu za wygraną będą się mścić. Jan Rejman, przedwojenny piłkarz, który brał udział w rozgrywkach piłkarskich w Auschwitz. Kiedy został ewakuowany do Gross Rosen, to dobrowolnie nie chciał brać udziału w tak zwanych meczach. Dlaczego? Dlatego, że był przekonany, że Niemcy już zaobserwowali jego talent, wiedzą, że ma do piłki dryk i za to może oberwać.
Poza tym, Józef Skoraczyński mówił, że o żadnych treningach absolutnie nie było mowy. Jedyne, na co więzień mógł liczyć, to czasem większe racje żywnościowe i tyle. Mecze w Gross Rosen absolutnie nie zmieniały harmonogramu obozowego. Po meczach życie obozowe toczyło się dalej i dalej było to miejsce straszne. Czystą abstrakcją było także to, w jaki sposób wierchuszka obozowa oglądała całe, nazwijmy to z dużym cudzysłowiem, widowisko. Lagerführer SS Ernst Berger siadał na trybunie, pan życia i śmierci, obserwował mecz. To straszne. To naprawdę straszna historia. To byli ludzie, którzy decydowali o czyimś życiu i śmierci, a teraz traktowali to jako rozrywkę. Poza tym SS-mani wyczuli także w tak zwanym sporcie obozowym możliwość zarobienia paru groszy, bo obstawiali zakłady. I wyobraźcie sobie, że już w transporcie do obozu Gross Rosen typowali tych, którzy potencjalnie mogą wziąć udział w meczach piłkarskich. I zazwyczaj właśnie byli to ludzie ze sportową przeszłością, którzy po wojnie nigdy do sportu nie wrócili. Tutaj jest pismo mojego dziadka. Mogę to odwrócić, pokazać. Jest tutaj data nawet. 7.9.45 rok. Pamiątka z Dachau, Bawaria. Zwyciężyła drużyna Dachau z wynikiem 7-1. Nie można mówić o zasadach fair play, jeśli z jednej strony mamy więźniów niemieckich, funkcyjnych, dobrze odżywionych, którzy byli prominentni i otrzymywali za swoją pracę dodatkowe racje żywnościowe od załogi SS, a więźniami, którzy jednak byli, jednak pracowali w różnych komandach pracy. Praca była bardzo ciężka w kamieniołomie, ale również w warsztatach. Ona też nie była pracą najlżejszą. Niedostateczne wyżywienie. Mecze w Gross Rosen dawały nadzieję innym więźniom. Tym, którzy mecz obserwowali. Była to okazja, aby zobaczyć na własne oczy jedną, jedyną sytuację, w której Polak może odegrać się na niemieckim oprawcy. Skoraczyński wspominał, że nikt nie jest w stanie z więźniów odpowiedzieć na pytanie, skąd brali oni siłę, aby mecze z Niemcami wygrywać. Przecież byli niedożywieni, o treningach mowy nie było. Skoraczyński mówił, że nad tupet i tężyznę fizyczną Niemców przekładali swoje ambicje oraz styl i technikę. Byli doświadczonymi piłkarzami. Sport w obozie koncentracyjnym Gross Rosen to jednak nie tylko piłka nożna, ale także boks. Julian Piurek wspominał, że na placu apelowym Niemcy rozstawiali prowizoryczny ring i początkowo bili się tylko i wyłącznie Niemcy. W pewnym momencie doszli jednak do wniosku, że swoją wyższość trzeba pokazać na Polakach i zaczęli do ringu brać polskich więźniów. Szybko okazało się, że z nimi przegrywają, więc postanowili wrócić do tego, w czym byli mistrzami, czyli do zabijania. Obóz koncentracyjny niszczył sportowców, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Zresztą powojenne losy rodziny Gadajów też nie należą do kolorowych. Marian Gadaj po wojnie nie chciał rozmawiać o obozie. Wolał rozmawiać o piłce nożnej. I co jest niesamowite w całej tej historii, że dwójka z braci grali w piłkę w Lechii Tomaszów Mazowiecki do roku 1959. Kto wie, być może w piłce znaleźli ukojenie i możliwość zapomnienia o obozowym koszmarze. W 2004 roku w Tomaszowie Mazowieckim następuje uroczyste otwarcie nowego stadionu. Stadionu imienia braci Gadajów. Niestety, w tej chwili doczekał tylko główny bohater dzisiejszej opowieści, pan Marian. Ale tradycja piłkarska w rodzinie Gadajów kultywowana jest do dziś,
bo na stadionie imienia swojego własnego dziadka gra dzisiaj jego wnuczek. Mój dziadek to na pewno przez to też, że był uparty właśnie, miał taki uparty charakter, to on po prostu do tego sportu wrócił, bo też to kochał. I też na pewno było to ucieczką od tego, żeby zapomnieć o tych strasznych przeżyciach, tak? Ale wydaje mi się, że oni też to w genach mieli. W genach, dlatego, kochali tą piłkę. Syn Mieczysława, tego, który zginął tam w obozie, Wojtek, on po wojnie też grał razem z Marianem i Władkiem w jednej drużynie. Tak. Grał. Bo ja do mamy mówię, ja jestem tak mało usportowiona jak dziadek, ale mówi, ale mama mówi tak, ale ja skakałam w zwyczbeki. No i Julka mówię, też grała 2 lata w piłkę nożną, także gdzieś ten gen taki, no i Xavier gra, także coś w genach chyba mają z tym sportem, tak? Żebyście lepiej zrozumieli historię parasportu w obozie koncentracyjnym Grossrosen, to zachęcam Was do tego, abyście tu przyjechali i na własne oczy zobaczyli wystawę Herosi w pasiakach, bo ona w 100% pokazuje, jak do tego zagadnienia podejść. Nasza kolejna historyczna podróż w tym miejscu dobiega końca. Zapraszamy Was oczywiście w każdy czwartek o 20:00 na kanał History Hiking. Widzimy się w kolejnej historycznej podróży. Do zobaczenia.